Witajcie. Dzisiaj będziemy mówić o czymś bardzo prostym, może nawet przyjemnym, ale przede wszystkim uważam, iż będzie to temat bardzo przydatny nie tylko dla uczących się muzyki, bo chyba również dla tych, którzy tylko czasami lubią sobie czegoś posłuchać w internecie. Zanim jednak zaczniemy, wszyscy, którzy jeszcze tego nie uczynili, klikają w subskrybuj z dzwoneczkiem tu na YouTube'owej stronie. Zaczynamy. Partytura. To rzecz, którą spora część z Was kojarzy i pewnie wszyscy uczący się muzyki ją widzieli. Na początek definicja z małej encyklopedii muzyki, której autorzy piszą, cytuję: notacyjne zestawienie nad sobą wszystkich partii wokalnych i instrumentalnych utworu zespołowego w celu przejrzystego utrwalenia całości dzieła, ułatwienia orientacji kompozytorowi, dyrygentowi oraz słuchaczom śledzącym z partyturą wykonania danej kompozycji. O co tu chodzi? Tłumacząc z polskiego na nasze, w partyturze mamy zapisane wszystkie głosy utworu razem. Jeżeli mamy w zespole przykładowo flet, skrzypce i fortepian, to każda pięciolinia z nutkami dla danego instrumentu znajdzie się w partyturze. Co więcej, pierwszy takt melodii fletu będzie dokładnie nad pierwszym taktem melodii skrzypiec, a pierwszy takt melodii skrzypiec będzie nad pierwszym taktem tego, co gra fortepian. Ilość głosów w partyturze jest teoretycznie nieograniczona. Jedyną granicą jest tu sensowność i czytelność zapisu. Zauważcie, że ten przykładowy utwór ma trzy instrumenty, przy czym fortepian zapisany jest jak zwykle na dwóch pięcioliniach. Wszystkie głosy połączone są linią na początku zapisu nutowego, a pięciolinie fortepianu spięte zostały klamrą zwaną akoladą. Można zapamiętać to słowo, bo kojarzy się z czekoladą. Ta linia łącząca wszystkie trzy instrumenty jest pomocna, kiedy na jednej stronie partytury może zmieścić się więcej linijek utworu. Dzięki takiemu zapisowi łatwo można podążać wzrokiem za kolejnymi taktami całej melodii. Partytury większych utworów mają jeszcze inne klamry, ale o tym za chwilę. Partytura to nie jest jednak przypadkowy układ pięciu linii, ale bardzo logiczny i uporządkowany zapis danej kompozycji związany z podziałem instrumentów muzycznych. Chodzi o grupy instrumentów takie jak dęte drewniane, dęte blaszane, perkusyjne, klawiszowe, strunowe szarpane, wokalne i strunowe smyczkowe. I właśnie w takie grupy, dokładnie w takiej kolejności od góry do dołu, posegregowane są poszczególne głosy w partyturze. Popatrzmy na przykład. Na ekranie mamy początek utworu przeznaczonego na orkiestrę symfoniczną. Już z daleka i na pierwszy rzut oka widać, że pięciolinie zostały poukładane w jakieś grupy. Są to właśnie te grupy, o których mówiłem przed chwilą. Przyjrzyjmy się tej partyturze trochę bliżej. Zaczynamy od góry, czyli od instrumentów dętych drewnianych. Są to flety, obój, klarnety i fagoty. Jak widać, niektóre instrumenty występują w podwójnej obsadzie, co również zaznaczono na początku pięciolinii. Idąc dalej, grupa instrumentów dętych blaszanych. Waltornie, trąbki, puzony i tuba. Potem kilka instrumentów perkusyjnych, zarówno tych melodycznych, jak i niemelodycznych. Poniżej fortepian i kwintet smyczkowy. Czego nie użyto w tym utworze? Kompozytor nie wykorzystał chóru, głosów solowych, ani nie skorzystał z możliwości instrumentów strunowych, szarpanych. Mówiliśmy przy okazji fortepianu o akolladzie, która w tej partyturze też się pojawiła, bo pojawił się fortepian. Ale zwróćcie uwagę na to, że każda grupa instrumentów, tu ostatnie 5, spięta jest dodatkową klamrą na początku zapisu nutowego, a kreski taktowe w takiej grupie rysowane są przez wszystkie pięciolinie. Ułatwia to wzrokowe ogarnięcie utworu. W waszych głowach pewnie zrodziło się pytanie, dlaczego te instrumenty nie są napisane po polsku. Dzieje się tak, ponieważ zwyczajowo opisujemy partyturę po włosku. Włoski tradycyjnie jest językiem dla muzyków międzynarodowym. Tylko Amerykanie czasami drukują nutki po amerykańsku, ale całe szczęście dość rzadko. Jeszcze jedna ważna rzecz. Na początku partytury zwykle jest wypisany cały skład danego zespołu. Esecutori, czyli po włosku wykonawcy, dwukropek i pod spodem włoskie oznaczenia poszczególnych instrumentów występujących w danej partyturze. W nawiasach zapisane są używane na kolejnych stronach skróty. To ważne, aby te nazwy i skróty zapamiętać. Bardzo przydają się w pracy muzyków. Przeczytam teraz tylko te nazwy z użytej do tego filmu już partytury, bo są to najczęściej wykorzystywane w orkiestrze symfonicznej instrumenty. Esecutori, czyli jak już wspomniałem wykonawcy, flauti, flety, oboe, obój, liczbie mnogiej, oboi, klarinetti, czyli klarnety, fagotti, fagoty, korni, rogi, waltornie, trąbę, czyli trąbki,
tromboni, czyli puzony, tuba, to chyba jasne, timpani, są to już instrumenty perkusyjne, a timpani oznacza kotły, campane, są to dzwony rurowe, bateria, to cały zestaw instrumentów perkusyjnych, piatti, talerze, a due sospeso, czyli dwa uderzane o siebie lub jeden zawieszony, tamburo militare, czyli werbel, gran cassa, czyli wielki bęben, no i dalej podane są skróty, pianoforte, czyli fortepian, no i przechodzimy do instrumentów smyczkowych, violini 1, 2, skrzypce pierwsze, drugie, viole, altówki, violoncelli, violoncelle i kontrabassi, kontrabasy. Zainteresowanym tematem polecam poszukać informacji na własną rękę w książkach albo u wujka Google'a. A ja dziękuję za uwagę, polecam subskrypcję kanału z dzwoneczkiem, aby niczego nowego nie przegapić. Jak się podobało, to wiecie co robić i jak zwykle będzie mi bardzo miło, jak napiszecie coś miłego w komentarzu. Pozdrawiam i do zobaczenia.